taka klęska, jaka miała miejsce tego lata, w Polsce nie miała jeszcze analogii w historii. Czyli jest naprawdę największą klęską, jaka dotknęła polskie lasy, od kiedy mamy tą historię zapisywaną, pamiętamy. Ale z drugiej strony jest to klęska o charakterze naturalnym. Czyli jakby musimy zaakceptować, że takie zdarzenia ekstremalne mają miejsce. Co prawda skala jest ogromna, ale to jest część po prostu natury. I teraz tak, możemy do tego podejść na dwojaki sposób. Albo biernie zaakceptować, pogodzić się z tym, albo przyjąć, że tak po prostu jest i pracować dalej. To znaczy zagospodarować to, co natura po prostu nam przysporzyła tej pracy. Pracy jest dużo więcej. Będziemy się minimum przez dekadę usuwać skutki tej katastrofy, a widoczne one będą przez przynajmniej 100 lat, tyle ile żyje drzewostan. I takie drzewostany zostały przecież zniszczone w trakcie tej nawałnicy.